Kamieniak używa kamienia. Ach, musisz mną rzucać? Zamknij się. Ja tu wydaję rozkazy. No dobra. Co, mogę sobie już iść? Tak. I tak mnie nie pokonacie. Mam super duper moc, duper duperowości. Pokonamy cię. To bułka z masłem. Prawda? Awda. No to pokaż nam swoje towary. No, co wykminisz, żeby nas... Słyszeliście co? To był chyba dźwięk kamienia. Mamy to gdzieś. Musimy zabić tego bungalskiego bungola. Nigdy mnie nie pokonacie! Bzdring! A! O nie, to Dart Bombel! Nie jestem Dart Bombel. Pokonałem tego złego złola. I teraz musimy zająć się najbardziej cringe'owatą postacią. Chyba słyszycie ją, prawda? Złosy! Ach. Mamy tylko kilka godzin, zanim tu przyjdzie. Chłopaki, musimy uzbroić się w jakieś zajebianki drogki. Zajebanki drogki? Nie, zajechanki. Jakieś śmieszne rzeczy, żeby rozwalić tego złola. Prawda. Tylko skąd weźmiemy wojsko? tylko podpowiem, jest taki jeden gościu, który ma fajną armię. Mówisz sobie tak. Mam pomysł, moja flota będzie na pagórku. Nie, my zgarniamy pagórek. No dobra, zgarniacie pagórek. A moja flota będzie atakować tego złamasa. Okej, to zaczynamy przygotowania. Jest świetnie, prawda? Prawda, tylko wziąłeś jakiegoś żula spod sklepu malowanego sosem. Jesteśmy tego samego gatunku. Wal się. O, smutno. O, cześć, admirale, co ty robisz? No właśnie, nie jesteś... Wiecie co, plan B? Wszyscy nawalamy w tego złamasa. Okej. Chłopaki, to my będziemy tutaj pilnować czegoś tam, okej? Okej. A właśnie, dla wszystkich ludzi, którzy oglądają ten film, wiadomość. Nasz stwórca nie przyszedł dzisiaj testów psychologicznych, jest chory. Strasznie dzisiaj musiał wiadro pod siebie podłożyć. Ej, to nieprawda. Nasz mistrz cierpiał na straszną chorobę o nazwie Grulabla. Czyli niemożności splunięcia w coś. Czyli tak, bolał go brzuch. I dlatego jak zwykle czuję się jak tak źle. Dobra, zaczynamy walkę. Prawda. Słyszy! Mam mocniejszy skład od was. I to nie jest wcale ten mikrodenser, który wygląda jak... przepraszam, gubię słowa. Zaczynamy! Pajajong! Rar! Ćma! Lampa. Zaczynamy. Prumb. To ja może... Ja sobie pójdę, albo... Dobra. Używam czegoś tam! Moc czegoś tam! O nie, ty oszukujesz. Używam telekinezy. Przewróciłem się, sorry. Nic nie szkodzi. Chłopaki! Zaraz sobie żygnę. Pożygał się. Możemy chyba wziąć... I zobaczyć, czy w jego jelitach nic nie było. Czyli w skrócie spenetrujemy jego zwłoki, żeby zobaczyć, czy nie ma tam w ciele żadnych bomb. Chłopaki, on jest strasznie smaczny. Panie, nie! Zaraz was zjem.
Ej, my tylko zabraliśmy jego rzeczy. Bum. O nie. No dobra, to chyba jemy go dalej. Ej, on jest naprawdę smaczny. Amciu. Amciu, amciu, amciu. Ale smaczny. To wracamy do domu. Znaczy, do czegoś tam. Tu będzie nasza nowa kancelaria. Okej. To chwila, muszę tylko wysłać SMS-a. Co? Chyba coś nie pyknie. Ej, otwierajcie! Nie! Mamy tam śmieszne rzeczy. No jak jechamy? Nie wpuszczą nas, jak mają śmieszne rzeczy? To jest złe. Prawda? Prawda. Ej, przecież z tym smokiem mogę latać. To pokaż nam, jak latasz. My idziemy na pagórek. Okej? Okay? Dobra. Gotowy na lot? No oczywiście. Hej! No chodź tu. Co się tak wleczesz? Przepraszam, panie, dzisiaj były. Miałam wielką grypę żołądkową. To cię nie usprawiedliwia. No, chodź. O nie! Wrół. I co? Jestem! Ale z ciebie cienia, oszukiwałeś! To nieprawda! No dobra, czemu nas nie chcieliście wpuścić? Robiliśmy śmieszne rzeczy. Dlaczego tamten pagórek się świeci? No właśnie. Oddalam to pytanie. No nie wykręć się. Kogo znowu wezwałeś? Na pewno nie mangustę, prawda? Nie? To coś o wiele gorszego. Prawda? No, tak jakby. O nie! To mózg animatora! Czyli naszego twórcy, tak? Wygląda obleśnie, ale prawdziwie. Jak nie wzywać Boga demonów? Dzięki panowie, że musimy się z tym żerać przez kolejne dwa odcinki. Nie ma za co. Uciekamy. Po, 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 po. Hej, tam jest furgonetka. To ja się stąd ulotnię. Hej, wpuśćcie! Wpuśćcie! Naprawdę, prosimy, wpuśćcie nas! Jesteśmy biedni. Bardzo biedni, naprawdę. No, jesteśmy, na serio. Otworzycie? No, otwórzcie, please. Ty, pamiętam cię, ty złamasie. Nigdy ci nie wybaczę tego, że zrobili ze mnie szwajcarski. Nie gadajcie, tylko wsiadajcie. No co, nie wsiadacie? To ja, sos tatarski? Myśleliśmy, że zginąłeś w ostatnim odcinku, albo chociaż w filmie. Aha, to ja chyba... No i widzisz, po co łamałeś czwartą ścianę? Albo tak? Dobra, wsiadamy. Ej, może uratujemy tych imbecyli? Okej. Okay. Ty to zrobiłeś. Nie, właśnie ty. Zaraz ci spuszczę w wałkę. Ja ci też spuszczę w wałkę. Chcesz się bić? No dawaj! A, dostałeś właśnie z liścia. Zaraz tobie coś dam z liścia. A, wbiłem ci coś. Ty złolu. Dlaczego? Bo tak. Doigrałeś się. Zostajesz usunięty z serialu. Pa! O nie. Dlaczego? No i tak się załatwia problemy. Po Amery... O nie! Mózg wyrzuca wszystkie niepotrzebne postacie! O nie! On ich dręczy! Brum, brum.
O nie! Ej, w sumie to jest nawet... Nie, nie żebra! Ała. Ała. Dlaczego to się dzieje? Nie! O! Cześć, kumplu! No, cześć! Musimy stąd uciekać szybko. No to koniec. Chyba ich nie przekonamy, by tu wsiedli. Wrump. Wrump. To ja się prześpię. Okej? Okej. No chodź, musimy zdążyć na pociąg. Musimy... Ruszaj się! Zobacz, to jest jakiś złamas. Kto to? Hej, kim jesteś? Hej, dzieciaki. Chcecie trochę fabuły? O nie, to nielegalny podróber, znany Christy Prue. Christy Prue? Tak, to znany człowiek, który jest znany z czegoś tam. Ej, ale ja chcę dać wam tylko trochę kontentu. Zamknij się. Musimy go wysadzić. Mam pomysł. Czekaj chwilę. Albo po prostu weźmiemy i go zabijemy. To dobry pomysł. Jak ty na to wpadłeś? Kobieca intuicja. Nie pytam. Mam pomysł, zatrujmy go memicznością. Okej. Co czujesz? O nie! Jak zwykle.